Świat jest pełen dziwnych i niesamowitych zjawisk. Co powiesz na to, abyśmy przyjrzeli się kilku z nich? Wyobraź sobie, że wybrałeś się na popołudniowy spacer, ale już po 10 minutach natknąłeś się na bardzo, ale to bardzo dziwne rzeczy. Zobaczmy, czy zgadniesz, które z pokazanych w tym filmiku naprawdę miały miejsce, a które są wytworem wyobraźni fana science fiction. W kontenerze na rogu ulicy tuż przy twoim mieszkaniu znajdujesz dużą białą torbę. Taką, którą należałoby zgłosić, gdybyś był na lotnisku. Jest podejrzana, w dodatku coś się w niej porusza. Odważasz się podejść do niej? Oczywiście ostrożnie. Chcesz ją otworzyć, ale decydujesz, że lepiej użyć do tego długiego kija. Całkiem słusznie, bo w środku odkrywasz kilkanaście żywych węży. Kto u licha wyrzuca torbę pełną węży? Ta sytuacja wydaje się zbyt niebezpieczna, żeby mogła być prawdziwa, ale faktycznie zdarzyła się kilka lat temu w Anglii. Dość szokujące doświadczenie, ale wyszedłeś z niego bez jednego ukąszenia, więc można to uznać za sukces. Idąc dalej, dostrzegasz kolejne zwierzę biegające samotnie po ulicy. Tym razem to kurczak. Rozglądasz się, aby zobaczyć, czy gdzieś zobaczysz właściciela, ale wygląda na to, że kurczak jest całkowicie sam. Co to ma być? Remake filmu Uciekające kurczaki? A może to kurczak z tak zwanego wolnego wybiegu na obszarach miejskich? Jeśli uznałeś, że to prawda, to miałeś rację. Wydarzyło się to również w Anglii, gdzie kamera przemysłowa nagrała to dziwne zdarzenie. A gdybyś chciał zobaczyć coś podobnego, tylko w dużej masie, sprawdź wyspę Oahu na Hawajach, gdzie ogromne stada dzikich kurczaków błąkają się po okolicy, wolne jak ptak. Zbliżasz się do części miasta, która sąsiaduje z małym lasem i decydujesz się trochę go zbadać. Nie przychodzisz tu zbyt często, więc wszystko jest nowe i zaskakujące. Dochodzisz do pierwszej figury, która trochę cię przeraża. Czy to ma być gród ze Strażników Galaktyki? Naprawdę wygląda jak strażnik lasu, albo przynajmniej ktoś ułożył gałęzie w tak dziwną formę, ale tym razem to całkowicie naturalne zjawisko. Wygląda na to, że matka natura też lubi czasem zająć się twórczością artystyczną. Minąwszy strażnika lasu, napotykasz coś w rodzaju niewielkich wzniesień złożonych z czegoś dziwnego. Ale co to może być? Czy to jest glina? Podchodzisz coraz bliżej i wtedy widzisz wyraźnie, chociaż trudno w to uwierzyć, to kopczyki makaronu. Tak, tego pyszniutkiego włoskiego dania, które niemal każdy na świecie uwielbia. Jak ktoś mógł wyrzucić taką absurdalną ilość makaronu? Sądząc po ostatniej przygodzie, pomyślałeś pewnie, że to także dzieło natury, ale prawdopodobnie po prostu jakaś restauracja zrobiła za dużo spaghetti i wyrzuciła je, kiedy się zepsuło. Trochę niepokojące. Ale faktycznie, kiedyś się tak zdarzyło. Na obrzeżach New Jersey ktoś znalazł setki małych pagórków z makaronu. Tajemnica jego pochodzenia nadal pozostaje nierozwiązana. Incydent z makaronem nieco cię zestresował, ale kontynuujesz swój spacer. I wtedy znajdujesz stary, opuszczony dom. Wygląda na to, że od bardzo długiego czasu nikt tu nie mieszka. Widzisz typowe dla takiego opuszczonego miejsca rzeczy, zniszczoną kanapę, leżące na podłodze garnki i patelnie, stare płachty wiszące dookoła. Ale prawdziwa niespodzianka czeka na ciebie w piwnicy. Gdy schodzisz na dół, przeżywasz niezłe zaskoczenie, bo widzisz ogromny zbiornik z wodą i coś w nim pływa. O rany, czy to naprawdę rekin? Tak, ta samica rekina miała nawet imię, Rosie. Niedawno pewien poszukiwacz przygód postanowił sprawdzić opuszczony park dzikiej przyrody w Australii i znalazł Rosie w zbiorniku. Rekin nie żył już od lat, ale jakie to dziwaczne, prawda? Wracasz do tętniącej życiem części miasta i zatrzymujesz się przed sklepem z elektroniką. Telewizory na wystawie pokazują niektóre z najbardziej dziwacznych i unikalnych zjawisk naturalnych na świecie. Ponieważ przez ostatnie godziny doświadczałeś sporo dziwactw, postanawiasz postać tu i popatrzeć. Czy kiedykolwiek widziałeś różowe jezioro? Oczywiście nie sztucznie zabarwione, tylko naturalne. Takie jezioro znajduje się w Senegalu w Afryce. Tak zwane jezioro Redba lub, jak nazywają je miejscowi, Lac Rose, stało się słynne na całym świecie dzięki swojej intensywnie różowej barwie. Jest to jedno z najbardziej słonych jezior na świecie z poziomem soli przekraczającym 40%. A jeśli zastanawiasz się, dlaczego woda jest różowa, zapewniam cię, że nie ma w tym nic ponadnaturalnego. Jest to spowodowane bardzo dużym zasoleniem.
Żyją tam algi, które produkują czerwony pigment. Jeśli pomyślałeś, że to bajka, myliłeś się. To szczera prawda. Możesz tam pojechać, żeby zobaczyć jezioro na własne oczy. Po całym tym eksplorowaniu robisz się głodny. Zatrzymujesz się, aby kupić burgera w ulicznym barze. Potem idziesz do najbliższego kontenera, aby wyrzucić opakowanie. O nie, wygląda na to, że śmieci się ruszają. Już widziałeś tego poranka kłębowisko węży. Co teraz możesz znaleźć? Zanim zdążysz się zbliżyć, z kosza na śmieci wychyla się wielki łeb czarnego niedźwiedzia. Krzyczysz w panice i uciekasz jak najdalej od niego. Było blisko. Niecodziennie się zdarza spotkanie dzikiego zwierzęcia w śmietniku, ale to również prawdziwa historia. Pracownik służb oczyszczania miasta napotkał tam niedźwiedzia i wyszedł z tego cało. Szczęściarz. Idąc dalej wzdłuż ulicy, znajdujesz stary, opuszczony budynek. Ponieważ wejście do środka w takiej sytuacji nigdy nie jest dobrym pomysłem, oczywiście to robisz. To miejsce sprawia wrażenie, jakbyś został teleportowany do starożytnego Egiptu. Nawet budynek wygląda jak starożytna egipska świątynia, wybudowana z piaskowca. Pierwszą rzeczą, którą widzisz, jest posąg faraona, ale potem zauważasz piece do pizzy. Czy to była pizzeria z egipskim motywem? Na podłodze znajdujesz ulotki i już wszystko rozumiesz. Ta knajpa miała się nazywać Pizza Tut, ale w połowie remontu firmie skończyły się fundusze i zrezygnowała z przedsięwzięcia. Najlepsza część jest taka. Pizza Tut naprawdę istniałaby w New Jersey, gdyby nie zbankrutowała. Szkoda, że jej nie ma. Bierzesz do ręki telefon i zdajesz sobie sprawę, że nie masz pojęcia, gdzie jesteś. Wprowadzasz swój adres w Google Maps, ale zanim da ci jakikolwiek wynik, tracisz połączenie z internetem. Zaczyna padać ulewny deszcz. Szukasz jakiegoś schronienia, kiedy nagle rozpętuje się szalona burza. Na szczęście jesteś bezpieczny, ale widzisz coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś. Coś jak piorun uderzający do góry, od ziemi do nieba. Czy to w ogóle możliwe? Tak, piorun może poruszać się w dół lub w górę, od nieba do ziemi lub od ziemi do nieba. Może się to zdarzyć, gdy w pobliżu miejsca wyładowania znajduje się wysoki obiekt, a pole elektryczne z pioruna powoduje, że światło wędruje od ziemi do chmury. Szczerze mnie zdziwiła ta informacja. Okej, na pewno nie byłeś na to wszystko przygotowany. Kiedy burza ustaje, zamawiasz Ubera do domu. Dziś już nie chcesz niczego więcej oglądać. W drodze do domu twój kierowca zbacza z trasy. Mówi, że zna dobry skrót. Po kilku minutach nie możesz uwierzyć własnym oczom. Jesteś w tunelu, daleko, pod poziomem ulicy, a kierowca Ubera pokazuje ci starą, wyłączoną z użytku stację metra. Przypomina stację City Hall w Nowym Jorku, która została zbudowana na początku XX wieku. Jest równie piękna, z mosiężnymi żyrandolami i wielokolorowymi kafelkami w formie łuków, więc musisz to udokumentować na zdjęciach. Kierowca wywozi cię z tunelu i na pewno masz wrażenie, że właśnie podróżowałeś w czasie. Podwozi cię pod same drzwi, a ty z ulgą wzdychasz. Wreszcie! Znowu w domu. Założę się, że doświadczyłeś dziś tylu niezwykłych rzeczy, że wystarczy ci na całe życie. Co obstawiałeś? Pewnie wyobrażałeś sobie, że większość tych rzeczy to czysta fikcja, prawda?